Mój gość jest jedną z najbarwniejszych postaci sceny politycznej w Polsce. Nazywa się Janusz Korwin-Mikke. Ja nie wiem, co ja bym zrobił, jakby pan przyszedł bez muszki. To ja nie wiem też. No ja też nie wiem, właśnie. To jest prawda, że pan zawsze tak do koloru muszki dobiera skarpetki, ale tak... Nie, nieprawda. Nie, kurczę, no bo miałem takie dane i nawet specjalnie przygotowałem jakby tutaj pod to. Piżamę pod muszkę? No piżamę to nie wiem, ale jeżeli chodzi o ten prezent, ponieważ ja już go mam przygotowanego, no to... Widzi pan, jest szara muszka. Już chciałem pana zapytać, ładna? No tak, ale to jest muszka, która jest już zawiązana. A co, to ona ma być odwiązana? No oczywiście. Ale nie, no to myślę, że no chyba jest zapakowana tak, jak powinna być. Tak, ale to no, ta muszka się nie daje zawiązać i odwiązać. Nie? To co, ona będzie taka już ten? No taka, jakaś taka dziwna. No to dziwne. No bo pytanie byłoby w takim razie oczywiście, jakiego koloru będą skarpetki. Ale to skoro już jest prezent, to myślę, że pan się ucieszy trochę. Dziękuję, tak, na pewno, bardzo się przydadzą, oczywiście. Zimno jest. No jest, ale zaraz się w ogniu walki się ogrzejemy. Twierdzi pan, że szkoła państwowa wypacza umysły. No więc pytanie jest takie oczywiście, czy tylko państwowa, czy w ogóle szkoła wypacza umysły? Jeżeli jest taka sama w całym kraju, jeżeli wszyscy nauczyciele mówią to samo, są te same podręczniki, no to oczywiście wszystkie umysły są jednostronne. Kiedyś miałem taki przypadek w miejscowości Byczyna. Nauczyciel historii się mnie spytał, że powiedział, na co by się stało, gdyby szkoły były prywatne, oczywiście każda inna, no i w jakiej szkole nauczyciel by się uparł i uczyłby wyłącznie wojen napoleońskich. Jedna historia to wojny napoleońskie. Ja mówię, wie pan, to samo by się stało, co z restauracją, w której kucharz by się uparł i podawał wyłącznie wysyki po angielsku, prawda? No, no. Zbankrutowałaby szkoła. A gdyby nie zbankrutowała, a gdyby było w Polsce kilka rodziców co roku, których chcą swoje dzieci kształcić wyłącznie wojen napoleońskich, no to nic by się nie stało. Mielibyśmy kilkunastu specjalistów wybitnych od wojen napoleońskich. No jasne. Studiował pan matematykę i filozofię na uniwersytecie, więc skończył pan te studia, czy nie? Skończyłem filozofię, nawet mam dyplom. Mam. Czyli magister. Magister. Magister filozofii, rozumiem. Od dziecka grał pan w szachy. Brydża opanował pan oczywiście perfekcyjnie, z tego co wiem, głównie w szkole średniej. No więc, ponieważ jest pan erudytą, jak sądzę, to pytania się nasuwają takie, czy powinny takie przedmioty, jak na przykład gra w szachy, albo też w brydża, być w przedmiotach szkół. To zależy od szkoły. Rodzice powinni móc sobie wybrać szkołę, w której albo jest brydża, albo w której nie ma brydża, albo w której jest matematyka, albo w której jej nie ma. No, moje córki mówią, że się nie chcą uczyć matematyki i mają rację. Jeżeli, no po co im więcej matematyki? Nasz wybitny pisarz Henryk Sienkiewicz mówił, że prawicę dzieli od lewicy również stosunek do działań arytmetycznych. Prawica uwielbia dodawać i mnożyć, lewica uwielbia dzielić i odejmować. Porówno oczywiście. No i one już umieją dodawać, mnożyć, dzielić, funkcje tam narysują, równanie rozwiążą, pierwiastek może wyciągną. No, nic więcej w życiu nie będzie potrzebne. Jeżeli one uważają, że się nie chcą uczyć, i ja ich ojciec, mówię, że mam rację, bo ja je znam, a minister ich nie zna, to mam prawo poznać się do szkoły, gdzie nie ma matematyki. Ale nie ma. Nie ma takiej szkoły. No bo żyjemy w faszystowskim kraju. Nigdy w życiu nie było takiej tyranii, żeby rodzicom odebrano prawo o tym, czego się uczą ich dzieci. Nigdy. Takiej tyranii nie było nigdy w historii. No ale czy była kiedykolwiek szkoła, w której nie uczono na przykład matematyki? Owszem, oczywiście, że tak. A gdzie na przykład i kiedy? Pełno było prywatnych szkół, gdzie uczono dziewczęta rysunku, śpiewu, prawda? To jest bardzo ważny rysunek, gry na fortepianie. Uczono również takich rzeczy jak gotowanie. Ta też się uczy, nawiasem mówiąc, prawda? I bardzo wielu innych pożytecznych rzeczy, które się im przydadzą w życiu. No ale co, no to posłałby pan swoje córki właśnie do takiej szkoły, wiedząc o tym, że one się tam tylko będą uczyły takich przedmiotów, jakich oczywiście. I one się będą uczyły czegoś w życiu pożytecznego. A matematyka to nie jest pożyteczna? Nie. W pewnym zakresie oczywiście tak, ale potem jak ktoś nie ma do tego drygu, no to po cholerę uczyć czegoś, na czego człowiek nie ma talentu. Ja muszę pana zapytać, wreszcie do końca dowiedzieć się, dlaczego pan jest tym przeciwnikiem zapinania pasów w samochodach. To znaczy, wiem, że pan pracował w Instytucie Transportu Samochodowego i pan twierdzi, że tam właśnie stamtąd wyniósł tą naukę, żeby nie zapinać pasów w czasie jazdy. Czy odróżnijmy dwie różne rzeczy, prawda? Odróżnijmy zapinanie pasów przez pasażera, gdzie to jest jego prywatna sprawa, czy chce zapiąć, czy nie. To jest podstawowa różnica między prawdziwą, czyli prawicą, ja nie mówię o tym, co dzisiaj się nazywa prawicą, a lewicą. Polega na tym, że my prawica uważamy, że każdy jest kowalem własnego losu.
Ja i tylko ja mogę decydować, co jest dla mnie dobre. Oczywiście można mi zakazać na przykład jeździć na łysych oponach, bo ja wtedy zagrażam innym. Mhm. Ale nie można mi nakazać zapinać pasy, bo ja tylko sam siebie rozwiję. I nie może mi nikt nakazywać, żebym ja robił coś dla swojego dobra. Dobrze, czyli rozważmy tutaj dwie rzeczy. Pierwsza to z logicznego punktu widzenia, zgadza się pan z tym, że pasy ratują życie ewentualnie w przypadku kolizji? To jest kwestia oczywiście możliwa. Możliwe, że, i się zgadzam z tym, że ginie mniej ludzi w samochodach. W zapiętych pasach. Ale przepraszam, ale ja na przykład wolę mieć dwa razy większą szansę, że zginę, ale za to szansę, że nie zginę, paląc się żywcem zapięty pas. To jest moja prywatna sprawa, jak ja lubię umierać, prawda? A druga sprawa to jest kwestia kierowcy. Jak ja mówiłem w Sejmie, kiedy Kongres Liberałów złożył wniosek liberałów, żeby był obowiązek zapinania pasów, to ja powiedziałem, że po wprowadzeniu tego obowiązku ilość wypadków śmiertelnych wzrośnie. No i? Śmiech był na sali, po roku oczywiście wzrosło. Dlaczego? No dlaczego? Bo kierowca, jak jest zapięty pasami, czuje się bezpieczny, tak? W związku z czym to było? No oczywiście, to jest jak pan miał samochód taki jak na Wesołym Miasteczku. Że pan jedzie, wali pan w mur i nic panu nie dzieje, to wypadków byłoby oczywiście znacznie więcej. Ginie może mniej kierowców, ale ginie więcej przechodniów. Mhm. Rozumiem, czyli wyjaśniła się jedna kwestia. Kwestia logiki, czyli tego, że rzeczywiście no pasy, powiedzmy, ratują życie w przypadku kolizji, ale pan jakby broni wolności jednostki w tym sensie, że czy może, mam, czy nie. Mam prawo wejść na Mont Everest, prawda? To jest ryzykowne. Mhm. Mam prawo również jeździć samochodem bez pasa, to jest też ryzykowne. To jest moje ryzyko. Moje. Mhm. Jasne. Chyba w 90, bodajże 5 roku powiedział pan, że na giełdzie zarobiłby pan miliony. Zarobił pan na giełdzie miliony? Nie, no, nie wolno politykowi grać na giełdzie. Polityk grając na giełdzie jest nieuczciwy, ponieważ on zna sprawy od podszewki i również może wpływać niejako na... Takie śmieszne rzeczy, jak był tam rok chyba właśnie 91 chyba i była taka to nerwowa sytuacja. Ja przyleciałem tu Chmielno, bo lokal Unii Polityki Realnej mieści się na Nowym Świecie. Przebiegłem Chmielno, bo się bardzo spieszyłem. Przebiegłem, to kurs dolara... Od razu kantorka poszedł o w górę, no kolejny mi biegnie, coś się dzieje, no to lepiej mieć dolary, prawda? Otóż polityk nawet tak wpływa na giełdę i to jest nieuczciwe byłoby, żeby polityk grał na giełdzie. Czyli pan nie gra po prostu nie, z założenia? Z założenia. Aha. No ale tak, wbrew tutaj jakby trochę tym zapowiedziom, że ewentualnie zrobiłby pan miliony, to raczej miliony kiepsko się pana trzymają. Latem właśnie 91 roku wziął pan blisko miliard złotych kredytu z banku, prawda, z PKO, na wydanie swoich książek oraz na kampanię wyborczą. No i książki nie przyniosły spodziewanego majątku, głównie... Czyli, powiedzmy, wydałem tylko 2/3 na kampanię, a to nie mogło dać wyniku. Także nic się szczęśliwie nie stało, bo spłaciłem z innych rzeczy, nie? No tak, ale kiedy pan zobaczył, że tego kredytu nie spłaci, bo nie ma z czego, no to oferował pan bankowi matkowiznę, czyli tam te cztery działki w okolicach. Ale bank wziął to właśnie pod zastaw, ja nie brałem na piękne oczy, tylko pod zastaw, ja niczego nie oferowałem. No i ale czym to się w końcu skończyło? Bo bank podobno się trochę wykręcał przyjęciem jakby tego, co sam właśnie, podpisał. To jest trochę dziwne, ale to był bank państwowy, wie pan, to trudno więc się... Więc nic dziwnego, że było tak, dziwne. To bankowi nie chciał, ale po prostu wystawił to na sprzedaż, odkupiłem to i koniec. Czyli... To pan sobie sam wykupił w końcu ten dług, tak? Od kogoś to kupił, odkupiłem i koniec. Aha, no to w sumie nieźle. Wie pan, że prawo do aborcji będzie łamane, ale zgodnie z filozofią, moim zdaniem, pani Dulskiej, opowiada się pan za zakazem. Oczywiście, że będzie łamane, ponieważ, ale jak mówił Markiz de la Rochefoucauld, no hipokryzja jest to hołd składany cnocie przez występek. I jeżeli to się robi po cichu i nikt o tym nie wie, to zgorszenie społeczne jest niewielkie. Nawiasem mówiąc, to znów jest historia, gdzie mi nie uwierzono. Jak była dyskusja w Sejmie, to ja powiedziałem, że jeżeli się wprowadzi zakaz aborcji, to ilość dzieci, ilość urodzin zmaleje, a nie wzrośnie. Obie strony się śmiały. Dziś obie strony nie mogą zrozumieć, dlaczego tak się stało, bo zmalała, prawda? Mhm. Otóż to jest oczywiste, że tak się stanie. Bo jeżeli będzie wprowadzony zakaz aborcji, to ludzie zaczną stosować środki antykoncepcyjne, prawda? A tak to było, że jakby zawsze była ta aborcja, no to się ich nie stosowało, bo w razie czego jest aborcja. No a potem, jakby zaszła w ciąży kobieta, to hormony zaczynają grać, czuje się matką i już tej aborcji nie robi, prawda? I dlatego dzieci jest więcej, a nie mniej. I pan to przewidział? No, oczywiście, że tak. Powiedziałem to z trybuny sejmowej. No. Mhm. To jest oczywiste. No, ludzie nie rozumieją elementarnych zupełnie... No ale skoro pan to przewidział, no to rozumiem, że z pana punktu widzenia
To powinno być tak, że raczej tych dzieci powinno być więcej. Jako człowiek dlaczego? Prawicy... Ale dlaczego? Ja uważam, że to rodzina ma decydować, ile ma być dzieci. Dlaczego ja mam za rodzinę decydować, ile ma być dzieci? Pomysł był nieabsurdalny. Nie, no ale dlatego, że ludzie prawicy raczej właśnie są prorodzinni, czyli chcą, żeby tych dzieci było więcej. Ale dlaczego prorodzinni? Prorodzinny to znaczy odczepić się od rodziny. Że państwo się nie wtrącało w sprawy rodziny. Oczywiście. W tym sensie. Ta cała prawica to są socjaliści. No przecież Gomułka czy tam chciał zmniejszać ilość dzieci, Stalin chciał zwiększać ilość dzieci, a my chcemy się nie wtrącać, bo my jesteśmy prawicą. Mhm. Upiera się pan nadal, że narkotyki powinny być legalne? Oczywiście, jeżeli wolno człowiekowi wejść na szóste piętro i skoczyć, no to wolno również brać a narkotyki, to jest na pewno mniej groźne. A jeżeli narkoman się zaćma, no to jeden szpun mniej. Najlepszą metodą na zwrócenie narkomanii jest, jak wymrą narkomanii, prawda? I się zaćpają na śmierć jak najszybciej. No, oczywiście jest pan znany z tego, że jest pan zwolennikiem kary śmierci, ale... No nie wiem, czy każdy wie, że wprowadziłby pan również karę śmierci nawet dla dzieci, jeżeli rozumiem, że tutaj... Nic takiego nie mówiłem, karę śmierci dla no, dzieci. No, sprawa tych dwóch dziewczynek, które tam zasztyletowały swoją koleżankę z klasy. A to się wypowiedział? Dzieci, one miały tam 17 lat chyba. No, 15. Po 15. No to... W Anglii nawet 10-latki były skazywane na karę śmierci, jeżeli sąd uznał, że już nie rokują nadziei poprawy, no bo oczywiście taki młody morderca jest znacznie bardziej niebezpieczny, był taki Karol Kot w Krakowie, który został wskazany i powieszony. On po prostu mówił takim uśmiechem ujmującym, mówił, ja po prostu lubię zabijać. No i co pan z nim zrobi? Mm-hmm. Jak go pan zostawi na dożywocie, to on będzie, wie pan, zacznie strażnika w więzieniu, co, drugie dożywocie pan mu da? Albo kolegę w więzieniu, no. On w tym momencie stałby się bezkarny zupełnie. Otóż jest niemożliwe tworzenie kategorii ludzi zupełnie bezkarnych. Wiesz, jak ma już dożywocie, to już nie można go niczym ukarać, no bo jak, prawda, za drugie morderstwo. I to jest niedopuszczalne, pomijam już fakt, że jeżeli jest to terrorysta, to jego kumple mogą porwać, prawda, jakiś polityka czy samolot i żądać zwolnienia swoich kumpli w zamian za niezabijanie po kolei zakładników. Jest to sprowadzanie zagrożenia powszechnego. No nie ma rady. Kara śmierci jest przykrą, to nie jest, ja się nie cieszę, jak trzeba kogoś zabić, ale istnieją kategorie ludzi, których zabić trzeba i to nie ja powinien decydować, tylko sąd. My jesteśmy, cała prawica jest za zwiększeniem uprawnień władzy sądowniczej. Sąd nie musi ukarać śmiercią, ale zabraniając mu karać śmiercią, odbieramy władzy sądowniczej bardzo ważny atrybut władzy. Każdy, proszę pana, każdy szef gangu jest ważniejszy w tej chwili od prezydenta Polski, bo szef gangu może swojego czeka ukarać śmiercią, a prezydent Polski nie może. Czyli gangi prędzej czy później opanują nasz kraj. To jest nieuniknione. Zgodnie z zasadą, że silniejszy w końcu zwycięża, tak? Tak. Mhm. Pan się zgadza z prymasem, że niepotrzebny jest przedmiot edukacja seksualna. Twierdzi pan, że w nauczaniu technik seksualnych jest coś obrzydliwego. Zabroniłbym tego w szkołach państwowych, zresztą tego nie trzeba uczyć. Mnie nikt nie uczył, a jaki jestem wyedukowany, mogą zaświadczyć panie, które znałem. To ciekawe. To kto w takim razie powinien uczyć tej edukacji? A jak się edukacji? Pan nauczył tym? Nie, więc właśnie ja, to jest... Jak się pan nauczył? No. Ja panu zaraz odpowiem. Nie. No widzi pan. Ale... I umie pan? No, zależy co. Wie pan, ja też mogę sobie powiedzieć, że ale jestem wyedukowany. Samo odkrywanie jest czymś ciekawym i podniecającym. Natomiast uczenie się tego w szkole jest to obrzydliwe. Dzisiejsza młodzież nie zna tajemnicy. A za mój czas to była jakaś tajemnica, odkrywało się tam tutaj, prawda, rąbek czegoś tam. Prawda? To była tajemnica, to było coś fajnego. Rąbek czego? A dzisiaj to mają ludzie wykresy, prawda, którym palcem ile razy poruszyć. To jest obrzydliwe i tym ludziom odebrano całą przyjemność seksu, całą przyjemność z erotyki. Dzisiaj mamy pornografię i seks, a nie erotykę. Prawda? A według pana rodzice powinni uczyć jakiegoś takiego zachowania seksualnego? To zależy oczywiście od rodziny. Na ogół się ludzie uczą o starszych kolegów, prawda? Nie da ci ojciec, nie da ci matka tego, co mu da ci sąsiadka, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? A w pańskim przypadku jak było? Pan wybaczy, na tematy osobiste nigdy nie mówię. Właśnie dlatego panie tak mnie lubią. Tak? Bo pan jest dyskretny w tych sprawach. Obowiązkowe OC jest niczym innym jak zachętą do zabójstw. Jeżeli można kogoś rozjechać bez konsekwencji finansowych, oczywiście. No to jak wymagać od kierowcy, aby nie jeździł agresywnie? A pan sam ma wykupione OC? Muszę niestety. Czy jednak trochę się pan to poddaje nie, to temu? To jest obowiązek, no, trudno, ale... Ale jeździ pan w końcu z tymi zapiętymi pasami, nie. Czy nie? Chyba, że jest na przykład wilgotno i ślisko, to tak. Ale jestem, tak powiem, z własnej woli. Mhm. Podstawowym oczywiście postulatem pana Korwina... A właśnie, jak się pana powinno Mikke, powiedzieć? Pana Mikke. Pana Mikke. No właśnie, pana Mikke. A powinno się mówić Korwina Mikke? Korwin Mikkego formalnie. Korwin Mikkego. Przed gmachem Ministerstwa Finansów, razem ze Skibą,
z którym zresztą pan rapował, ja nawet sam grałem tą piosenkę, urządziliście happening, podczas którego mieliście zjeść pity. No i teraz uwaga, szczerze mówiąc, Korwin, cytuję, nie zjadł za dużo, ledwie nadgryzł formularz, twierdząc, że jest post, nie można się objadać. No bo ja jadłem tylko symbolicznie, niestety. No właśnie, zauważyłem. Te pity są po prostu niestrawne. Niestrawne, a skiba jadł. I rzeczywiście mówił później, że... To jest człowiek bohater. On dla reklamy, bo to jest bardzo dużo. To ja tutaj mam dla pana trzy sosy, żeby pan sobie dobrał. A teraz ja mam dla pana niespodziankę. To ja mam dla pana niespodziankę. Dobrze. Uwaga, pan znikasz. Tu jest czosnek, który na wampiry, jak pan wie... Nie działa. Nie działa? Nie. Cholera. Na mnie nie działa. O cholera, jak się to... To jest oszustwo. To jest oszustwo. Nieprawdziwy wampir. Zamaskowaliśmy pan. Nie. Widzi pan, zgodnie z pańską logiką, to musiałbym powiedzieć tak. Pan wampira? No, myślałem, że właśnie. No, to właśnie, to nie ma pan żadnej pewności. Nie. To na razie niech pan sobie to schowa gdzieś tam, albo położy. I prawda by była taka, że gdybym rzeczywiście był wampirem, no to mógłby pan dopiero sprawdzić, czy ten czosnek działa, bo inaczej na pewno by pan nie miał wcześniej takiej możliwości. No, ja wtedy bym się zaopatrzył w czosnek w takim aerozolu, wie pan. Aerozolu, jasne. Aha, a propos aerozolu, to chciałem pana zapytać, ponieważ pan kiedyś zdradził się z tym, że myje pan zęby tylko raz dziennie. Rzeczywiście myje pan zęby tylko raz dziennie? Nie będę się wdawał w komentarze moich prywatnych, osobistych nawyków higienicznych. To jest komentarz, to jest pytanie. Czy tak jest? Wampir musi myć co najmniej dwa razy dziennie. To jest we wszystkich podręcznikach. Tak? Wampir tak, czyli ja myję. A pan? A ja tylko raz tak. Jednak się pan przyzna. No dobrze. Wycofał się pan trochę z polityki, no bo po klęsce w ostatnich wyborach raczej pan mówił, że już zniechęcił się trochę do życia politycznego. To nieprawda, tylko złożyłem rezygnację z przewodniczenia UPR-owi. Tylko i wyłącznie, bo uważam, że jak ktoś podjął takie, a nie inne decyzje i przegrał, no to powinien się podać do dymisji. Mhm. Ponieważ tak, sam miał pan 5 żon, ma 6 dzieci. Klasy dla dziewcząt powinny uczyć czegoś innego niż klasy dla chłopców, ponieważ kobiety mają znacznie lepszą pamięć i spostrzegawczość, a gorszą orientację przestrzenno-ruchową i myślenie abstrakcyjne. I te różnice trzeba pogłębiać. Przyszłość specjalizacji. Chciałbym, by moje córki raczej umiały ładnie układać kwiaty niż liczyć logarytmy. Rozumiem. Ale niech pan powie, kobiety mają znacznie lepszą pamięć do czego? No, do prawie wszystkiego. Nawet sam przesadził pan z tymi 5 żonami. Nie wiem, skąd się to wzięło, ale kiedyś było tak, że... A to ile było tych żon? Kiedyś mi powiedziano, że miałem 7, to ja powiedziałem... Ale żon? To ja powiedziałem, że nie 7, tylko 11, żartem. Aha. I wtedy pap to podał i wyszło, że pojechałem, że ty mówisz o tej 11 żon, ale... Czy nie, naprawdę 2. No tak, dobrze, no to tam mniejsza o to. Ale to dobrze, że się wyjaśniło, bo to rzeczywiście może ten... A z dziećmi się zgadza przynajmniej liczba? Tak. Jedna z moich córek ślicznie rysuje, druga gra na pianinie. Staram się rozwijać w nich cechy kobiece, tak pan mówił 2 lata temu. W jaki sposób się rozwija takie cechy? A inaczej mówiąc, w jaki sposób mężczyzna może takie cechy rozwijać? Powtarzam, to jest bardzo subtelne tematy i to nie jest na 30 sekund telewizji i na tematy osobiste, to ja w ogóle trzymam z daleka się swoje dzieci z polityki, także nie będę... No to dobrze, to zostawmy te dzieci. No mniejsza o to, no ale jak pan sądzi, czy rzeczywiście mężczyźni są w stanie wpływać na to, jak kobiety powinny rozwijać te swoje kobiece cechy? Że to chyba... Dlaczego matki są? No właśnie. Przede wszystkim trzeba tylko im w tym nie przeszkadzać, to jest podstawowa rzecz. Świat ginie dlatego właśnie, że dziś górują w nim kobiety. Nie górują. W tej chwili to jest co innego. Górują feministki. No. Feministka ma tyle samo wspólnego z kobietą, co powiedzmy działacz związkowy z robotnikiem, powiedzmy sobie, mniej więcej, prawda? Feministka to jest taka baba, która się nigdy nie sprawdziła jako kobieta i tam się mści na kobieta. To jest taka feministka, na przykład idzie do pracy. To tak. Swoje dziecko daje do przedszkola i zajmuje się nim kto? Kobiety, prawda? Bieliznę daje do pralni, gdzie kto pierze? Kobiety. I mąż stołuje się w restauracji, w kawiarni, kto mu podaje? Kobiety, prawda? Jak ona nie ma czasu dla niego, to idzie sobie do kogo ten mąż? Do kobiety. Tak, czyli ona zwala swoje obowiązki nie na mężczyzn, tylko na inne kobiety. I ona jest dla tych kobiet oczywiście groźna. Kobiety nie znoszą feministek, nawiasem mówiąc. A teraz w tej chwili jest odwrotnie, proszę pana. Kobiety próbują formalnie sobie te jakieś tam przywileje zarezerwować, dlatego że naprawdę są potwornie gnębione. Potwornie, oczywiście. Kobiety są potwornie. Oczywiście. No, i pan to mówi? Oczywiście. Są potwornie gnębione, ale w dokładnie odwrotnym sensie niż ludzie myślą. To znaczy? Muszą pracować na 2 etatach, czego nigdy nie musiały, prawda? Kobieta pracowała na 1 etacie w domu, prawda? Teraz pracują na 2 albo na 3, że zaopatrzeniowiec jest. Poza tym kobiety mają, no przecież
to wylepianie sobie tymi playboyów, tymi kobietami, to pogarda dla kobiety. W tej chwili świat jest rządzony przez ludzi, którzy pogardzają kobietami, nawet masoneria, która też ma jakiś coś wpływ na rządy tym światem, może nie taki duży, jak ludzie myślą, ale ma, to kobiet nie przyjmuje, prawda, porządna masoneria. Mimo że oficjalnie domaga się równouprawnienia, ale masoneria kobiet nie przyjmuje. Otóż to jest taka straszliwa pogarda dla kobiet, pogarda dla zajęć kobiecych. Jestem pełen ogromnego szacunku dla zajęć kobiet. Jeżeli kobieta na przykład zajmuje się dzieckiem, to dziecko ma umysł znacznie bardziej skomplikowany niż komputer. I to, co... Jeżeli kobieta się pomyli, to już nie do naprawienia. Komputer ja mogę w każdej chwili na nowo zaprogramować, nie? Albo w najgorszym kupić, jeżeli go rozwalę młotkiem. Otóż, czynności kobiece są o wiele cenniejsze dla społeczeństwa. Trzeba je szanować. I że kobieta, no wprawdzie młotkiem macha niż mężczyzna, ale prawie tak samo mogłaby machać i walenie młotkiem jest znacznie ważniejsze od, załóżmy, sterowania skalpelem. Ale to znaczy, mówi pan, dlatego jest ważniejsza ta praca kobiet, bo one programują te dzieci, tak w cudzysłowie? My teraz pogardzamy pracą kobiecą, czyli pogardzamy kobietami. Nie, pan mówi, oczywiście. Każda feministka uważa, że praca przy komputerze jest czymś nobilizującym, a praca przy dzieciach jest czymś poniżającym. Czyli co? Czyli wartości kobiece są w pogardzie. No ale to wartości kobiece najwyraźniej przez feministki są w pogardzie. Tak. Chyba żaden mężczyzna nie sądzi, ale ogromna większość kobiet pod wpływem czytania pism, oglądania telewizji, etc., ona prywatnie wie, że zajmowanie się dzieckiem jest ważniejsze, ale publicznie tego nie powie, bo się wstydzi. Narzucono taki etos, że czynności kobiece są czymś wstydliwym. A pan mówi prawdę w ogóle? Tak generalnie? Wyłącznie. Przynajmniej staram się. Przynajmniej staram się. Wyłącznie? Ale przynajmniej się staram. Chodzi pan na strzelnicę? Rzadko, ale tak. Pistolet mam. Tak? Tak? Ale po co pan chodzi na tą strzelnicę? Żeby lepiej strzelać. Nie, ja rozumiem. No ale po co? To znaczy, to jest rozrywka, przyjemność, czy ze względu na bezpieczeństwo? Z uwagi na bezpieczeństwo. Ja jestem człowiekiem bardzo praktycznym pod tym względem. I co, strzeliłby pan do kogoś, gdyby zaszła taka potrzeba? Bez wahania. Moim gościem był Janusz Korwin-Mikke. Dziękuję bardzo. Ojej, kupiłem pan ma taką.